Ze stolicy Dolnego Śląska na Warmii i Mazury. To nowe połączenie wrocławskiego portu lotniczego, który właśnie rusza. Za moimi plecami rusza właśnie samolot, ale takim samolotem będzie można dostać się także do Olsztyna. Podróż można zacząć już we wrocławskim MPK. Port lotniczy razem z liniami Ryanair oferują nowe połączenie sezonowe na Warmii i Mazury, a więc podkreślając, bo to wymaga podkreślenia, jeszcze nigdy Mazury nie były tak blisko Dolnego Śląska. Niewiele ponad godzina lotu, jesteśmy w krainie pięknych jezior mazurskich. To nowe połączenie będzie funkcjonowało dwa razy w tygodniu do jesieni, do końca października. Samoloty na Warmii i Mazury będą latać w każdy poniedziałek i piątek. Podróż trwa godzinę, a nie tak jak w przypadku samochodu, nawet do 6. Prezes wrocławskiego lotniska podkreśla, że jest to oferta na każdą kieszeń. Sprawdzając ceny biletów lotniczych na tej trasie, można zauważyć oferty za kilkadziesiąt, za 40, za 60 zł. Nas bardzo cieszy to, że pomimo pandemii, pomimo sytuacji, w jakiej się cała branża znalazła, udało nam się wykreować w tym roku blisko 80 kierunków. Z tego większość to są kierunki wakacyjne, takie na południe Europy, ale również w atrakcyjne turystycznie miejsca w Polsce. Zanim jednak wsiądziemy do samolotu, trzeba dostać się na lotnisko. Jedną z możliwości są specjalne linie MPK 106, 129 i nocne 206. Od dzisiaj pasażerowie tych autobusów usłyszą zapowiedź tuż przed dojazdem pod terminal. Drodzy pasażerowie, witamy w porcie lotniczym Wrocław. Życzymy wysokich lotów. Dear passengers, welcome to Wrocław Airport. Enjoy your flight. Dobra okazja, aby każda podróż zaczyna się gdzie? To zaczyna się u nas w domu. Najłatwiej, najbliżej z naszego domu na pewno jest trafić na przystanek tramwajowy czy autobusowy, dlatego serdecznie zachęcamy do tego, aby rozpoczynając tą podróż na Mazury skorzystać z MPK. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku prezydent ogłosił wrocławską deklarację turystyczną. Jednym z filarów odbudowy tej branży właśnie jest jeszcze szersza współpraca między wszystkimi instytucjami, ale także otwartość. Otwartość na relacje biznesowe, ale także i otwartość, jeśli chodzi o nowe połączenia. Dzisiejszy dzień to wypełnienie części z tej deklaracji. Mamy nowe, wspaniałe połączenie. 65 minut i jesteśmy nad pięknymi Mazurami albo zaczynamy zwiedzać piękny Wrocław. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.